Cześć wszystkim, mamy 12. Zaczynamy nasz kolejny webinar. Ja jestem Wojtek Karemza, piastuję stanowisko Head of SEO Grupa ICA. Ze mną jest Michał Ziach, team leader w naszym zespole. Nadzoruję pracę 5 naszych specjalistów, też ma wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu kampanii SEO. A to jest Zapytaj o SEO 2, czyli cykl webinarów, w którym odpowiadam na Wasze pytania, które zamieszczacie na Facebooku, wysyłacie do nas na maile. Standardowo wybraliśmy 10 pytań, które wydają się ciekawe, które pojawiały się najczęściej. Tak, żeby już nie przedłużać, witamy wszystkich. Mamy nadzieję, że nas słychać. Jeżeli jest tam jakiś problem, to dajcie znać. To zaczniemy jeszcze raz. Zresztą ostatnio też nam się nie udało startować bezproblemowo. Będziemy elastyczni. Tak, tym razem postaramy się pokazać Wam coś więcej niż tylko rozmowę, żeby też poprzeć nasze gdzieś tam słowa jakimiś screenami, które przygotował Michał, także nie ma co przedłużać, że ja cię wkopałem, tak? Rozumiem. Tak, delikatnie, no. Spokojnie, będzie dobrze. Jakoś sobie poradzimy. Okej, to możemy przejść do na samym końcu ustawiamy też oczywiście blog na pytania, o ile zostarczy nam czasu, mamy mniej więcej 1,5 godziny zarezerwowane na ten webinar, także jeśli zostanie czas, to będziemy odpowiadali na pytania. Jeżeli pojawią się jakieś ciekawe pytania z Waszej strony bezpośrednio tego, co mówimy, to będziemy starali się odpowiadać na bieżąco. Dokładnie. Możecie je zadawać na Facebooku, na YouTube też? Na YouTube czy nie? Lepiej na Facebooku. Skupmy się na Facebooku. Skupmy się na Facebooku albo na czacie tutaj, jeśli macie dostępnego. Także zaczynamy. Okej. Pierwsze pytanie. Czy konieczne jest posiadanie jak największej ilości produktów na sklepie, bo konkurencja ma ich więcej lub inaczej? Czy jest szansa przebić się w sklepie z jedną główną kategorią? Przykład sklep tylko ze smartwatchami versus MediaMarkt, X.com i TP. To idziemy wersją pesymistyczną, optymistyczną, realistyczną? Myślę, że ja zawsze lubię dowiedzieć się, co się kryje pod tym ITP, bo tak. Mam wrażenie, że gdybyśmy się porównywali faktycznie do MediaMarkta X.com'a, no to byliśmy bardzo pesymistyczni, muszę powiedzieć. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale jeżeli pod tym ITP skrywają się mniejsze brandy, nie tak bardzo popularne, to już tutaj sytuacja wygląda inaczej. Dokładnie. Ja myślę, że gdybyśmy konkurowali produktem też o nie jakiejś kosmicznej wyszukiwalności, smartwatche są może ciężkim przykładem, bo są faktycznie już zamurowane w pewien sposób, ale niech to będą jakieś blendery gastronomiczne. To znajdziemy też w ofercie MediaMarktu, podejrzewam wszystkich takich AGD, RTV, Euro, RTV, AGD i tak dalej, ale gdybyśmy mieli sklep tylko z tym, wyspecjalizowany, czyli z tymi blenderami właśnie i do użytku domowego, i do użytku gastronomicznego, w jakichś barach, pubach i tak dalej, to myślę, że można nawet realistycznie tak, powiedzieć, to jest do zrobienia. No, czysto teoretycznie można by powiedzieć, że pewnie nawet lepiej, bo jesteśmy bardzo mocno w innej tematyce, nie mamy problemu z rozbiciem, mamy pełen topical authority, czyli tam wrócimy psy kategorii czy blogi, wszystko zawsze będzie pasowało do tematyki. Mhm. Także tutaj jakby odchodzi nam w ogóle problem samej architektury witryny, struktury menu i tak dalej, bo właściwie wiadomo, trzeba tam mocno zrobić zagłębienie pod kątem tego, żeby to wszystko miało ręce i nogi, ale nie musimy już się martwić o tym, czy jakiś smartwatch jest też innym elementem, do którego by pasował, tak? Tak, o wiele łatwiej na pewno zbudować zaufanie, że jesteśmy ekspertami w tej branży. Tak przynajmniej ja to odbieram. Jak trafiam na serwis, który jest wycelowany w coś konkretnego, tak, oferuje ten typ asortymentu, to on wie o nim dużo. To w tym się specjalizuje zwyczajnie. To prawda, pamiętam nawet jedną sytuację, gdzie kiedyś, dawno, dawno miałem klienta związanego z motoryzacją, bo ogólnie chodziło o motocykle. Mhm. I pamiętam, że tam nawet w pewnym momencie pojawił się pomysł, taki dosyć niestandardowy, jak dla nas na początku, gdzie faktycznie my nawet sugerowaliśmy to, żeby rozbić ten sklep na osobne domeny związane z bardzo wąskimi elementami, czyli na przykład zrobiliśmy tylko jeden sklep z kaskami motocyklowymi, tylko sklep na przykład z gemolami, tylko sklep z jakimiś sakwami i to bardzo, bardzo fajnie zaskoczyło i naprawdę efekty były naprawdę niezłe. Ale to chyba wynikało z tego, że to był już zbyt duży sklep, zbyt dużo było tych rzeczy i ciężko było zoptymalizować to pod konkretne frazy, a po takim rozbiciu naprawdę fajnie to wskoczyło. Ciekawe. Ja mam przykład w drugą stronę, serwis, który, sklep internetowy, który specjalizował się w sprzedaży akcesoriów, asortymentu dla psów. Mhm. Smycze, karmy i tak dalej. Fajne, premium, brandowane rzeczy. Takim dosyć częstym podejściem jest, że rozdmuchajmy to do sklepu zoologicznego,
bo to się kręci, bo Google lubi różnorodność, lubi użytkownikom dostarczyć jak najwięcej opcji wyboru i tak dalej, żeby od kolorów po rozmiary, po wagę można było po prostu wybierać. I docelowo ten sklep został wtedy rozbudowany o akcesorze dla kotów, no też dla płazów, dla gadów, dla ptaków i tak dalej, ale to stworzyło mnóstwo problemów logistycznych czysto, więc to też nie było, to raz, że pod SEO nie zadziałało tak, jak się spodziewaliśmy, nie było aż tak dużego efektu, no bo to, żebyśmy mieli pewien obraz, powiedzmy ze 100 produktów zrobiło się 2000 czy 3000, więc spodziewaliśmy się bardzo dużego efektu. On był, to rosło, ale to nie było aż tak kosmiczne, jak się spodziewaliśmy, a stworzyło mnóstwo problemów logistycznych, bo tam szedł temat dropshipping, tam było pakowanie fajnych produktów premium i czekanie 2 dni z wysyłką, aż dojdzie z tej hurtowni od dystrybutora mały produkt, który potem był reklamowany jeszcze niejednokrotnie. No więc jaki wniosek z tego można wyciągnąć? Na pewno nie ma co iść po prostu w ilość produktów. Tak, no nie tak bezwiednie, tak? Jeżeli chcecie, powiedzmy z tymi smartwatchami, tak, wyjść bardzo mocno, to nie róbcie, nie dawaj tam specjalnie tabletów, telefonów i innych rzeczy, tylko na siłę z dropshippingu, z czegokolwiek, żeby tylko było. No bo czasami gorzej na tym wyjdziecie, trzeba zrobić na pewno z głową. No i też no nie możemy się porównywać w temacie do takiego jak Marta X-Coma. Wiadomo, nie jest powiedziane, że sklep z smartwatchami nie przeskoczy tych brandów na konkretne frazy, bo wiadomo, no, jeśli chodzi o frazę smartwatch, no to pewnie może być trudno, no ale wiadomo, że można rozbudować to przecież o mnóstwo long-taili, konkretne nazwy modeli i tak dalej, no też trzeba mieć świadomość tej ścieżki zakupowej. Klienta wyszukiwarce, że on najpierw jeśli chce smartwatcha, no to sobie pisze smartwatch, pewnie trafi na Allegro, MediaMarkt czy X.com, tam sobie przejrzy, jakie są te w ogóle smartwatche, co go ewentualnie interesuje. No i potem zacznie pewnie szukać najlepszej możliwej ceny, szybkiego terminu dostawy i tak dalej. Więc wtedy można złapać już sobie ten gdzieś tam ruch z nazwy produktu albo z nazwy plus koloru, a może akurat nie być na tych dużych brandach, na przykład niebieskiego smartwatcha, tego modelu, który chcecie. Ale jak ktoś koniecznie go chce, więc już będzie szukał, więc tym długim ogonem możemy się w to fajnie wbić i finalnie mieć fajną konwersję, tak? No bo pytanie też, czy chcemy mieć duży ruch z jakiś tam fraz, czy chcemy po prostu sprzedawać się i dobrze konwertować. O wiele szybciej sprzedamy z frazy, nie wiem, czerwony smartwatch marki. Takiej niż z frazy smartwatch, nie? To na pewno. Zresztą to pokazuje praktyka, że tak faktycznie jest. Tak. No więc podsumowując, można to zrobić, ale trzeba robić to z głową, no i też trzeba mierzyć siłę na zamiary, bo to jest chyba podstawowa rzecz. No też musicie mieć świadomość tego, że są na przykład w ogóle strony, które sprzedają tylko jeden produkt, tak? Mamy one page, troszkę nie wiem, że pościele były takie popularne, mamy przecież też suplementy różnego rodzaju, gdzie jest tylko jeden produkt właściwie na stronie, no i one się przebijają, tak? Wiadomo, nie jest to trwały efekt, bo no, techniki są tam dość hardkorowe, no ale też tam w tej branży nie chodzi o to, żeby budować brand, tylko żeby jak najszybciej sprzedać, no i potem zrobić kolejną stronę i znowu sprzedać trochę i znowu, no to zależy od strategii, jaką chcemy sobie przyjąć. Tak, ale jest to do zrobienia jak najbardziej. Przewinęło się coś, co się będzie przewijało przez nasze spotkanie jeszcze parę razy, prawda? Strategia. Tak. Temat strategii, podejścia z głową do całego procesu. Do ustalenia na początku czegoś, co chcemy osiągnąć. Zdecydowanie. No ale też musicie mieć tą świadomość, że jeżeli chcecie faktycznie bić całą frazę smartwatch, tak, albo smartwatche, no to jeżeli będziecie mieli jednego albo dwa smartwatche w tym sklepie, no to szansa jest zdecydowanie mniejsza. Właśnie od tego mogliśmy też gdzieś na początku zacząć, zdefiniować, co znaczy przebić się w sklepie z jedną główną kategorią. Bo jeżeli sklep ma... tych smartwatche olbrzymiej ilości, tak, no to wow, za spoko, ale jeśli faktycznie są dwa smartwatche albo jeden, no to nie będzie to już takie... Ja bym chociaż poszedł w tym kierunku, że... To jest nierealne, szczerze mówiąc. Według mnie, z mojego doświadczenia wynika, że przebijanie się w wynikach z kategorią, która ma 1, 2, 3 produkty, gdzie konkurencja ma ich bardzo dużo, no to jest właściwie nierealne zrobienie. Nie ma co próbować. Aczkolwiek ja tę jedną kategorię może zrozumiałem trochę szerzej, bo jedna kategoria, czyli jeden typ asortymentu, to smartwatche. Ale smartwatche są o tyle fajnym przykładem wdzięcznym, że można go rozbić na wiele przeznaczeń, kolorów, zastosowań. Podejrzewam, tak, no, to można budować widoczność bardzo szeroko. To jest taka grupa asortymentu, którą da się tak podzielić, to w tym sensie można z jedną główną kategorią próbować się przebić, tak, próbować walczyć, konkurować. Tak. Ale jeśli tylko tak jest smartwatche, no to się nie uda. Według mnie to się nie uda, po prostu tak doświadczenie moje mówi, gdzie no, próbowałem już takie rzeczy nieraz, bo klienci wymagają często. Tak. Nie zawsze da się uświadomić, że to jednak... Tak, mimo że informują o tym, że to nie jest dobry pomysł, to jednak ktoś chce, no to
Jeśli to jest to trudno, no to w takim razie działamy, ale no, praktyka pokazuje, że to się nie sprawdza. Dobra. Dobra pamięta. Tak. Przejdźmy do następnego pytania. Jak weryfikować skuteczność agencji SEO w narzędziach Google Analytics oraz Google Search Console? Wdzięczny temat. Wdzięczny temat, można by dużo powiedzieć. My niestety chcemy Wam pokazać troszkę tutaj wykresów. Z Analyticsa niestety nie pokażemy, no bo analityczne dane finansowe się pojawiają, a nie chcielibyśmy faktycznie tutaj naszych klientów narażać, ale mamy jednego klienta, NNSP, tutaj wielkie podziękowania dla właścicieli sklepu, że pozwolili się udostępnić swoje GST, żebyśmy mogli je pokazać tak naprawdę Wam. Także tak to wygląda. NNS to sklep z perfumetkami. Bardzo mocno też poszli w kwestie pokojących teraz w czasie pandemii. Także tutaj też musimy wiedzieć, że dane może być trochę zaburzone. Wiadomo, tendencje zakupowe były zupełnie w tym okresie. Ale od czego powinniśmy w ogóle zacząć, myślę, tutaj weryfikując działanie agencji, zwłaszcza jeżeli też prowadzimy własne działania brandowe. Bo wydaje mi się, że przy okazji NASA to jest bardzo fajny przykład, bo to jest bardzo mocno działa brandowo, tak? Zrobili akcję bramy dla szpitali, mieli fajną kampanię bardzo z tymi perfumetkami w trakcie pandemii i siłą rzeczy bardzo mocno rośnie brand. I mi się wydaje, że takim pierwszym elementem, gdzie można faktycznie zweryfikować to działanie agencji, no to jest tak naprawdę wykluczenie brandu, no bo jeżeli ktoś faktycznie wpisuje frazy brandowe, typu właśnie nie wiem, perfumy, nenec i tak dalej, no to wtedy wiemy, że no to jest bardziej zasługa tego brandu niż pracy pozycjonerów, tak? No pozycjonerzy raczej powinni działać na tych frazach, które z brandem nie są połączone, no chyba, że mają jakiejś konkretnej strategii i chęci podjęcia tego brandu, współpracy w jego budowaniu, no wtedy jak najbardziej, ale no z reguły powinniśmy raczej patrzeć na kwestie niezwiązane z brandem. Więc tu warto pamiętać, że nawet analizując Search Console i wyniki Search Console, warto odfiltrować część wyników, które mogą zaburzać te dane. Tak, dokładnie. Może Michał pokaże, jak to zrobić, może nie każdy ma świadomość, jak sobie to zrobić. Jasne, pokazałem, kiedy mówisz, ale mogę powtórzyć proces. Okay. Po wejściu w Search Console trafiamy do zakładki Przegląd. I to automatycznie proponuję przejść do skuteczności. Czemu jej tu nie widzę? Przejdę tędy. Tu też jest klik, przycisk, który umożliwia przejście do raportu skuteczności, wydajności w wynikach wyszukiwania. Mam wrażenie, że Google co chwilę zmienia nazwy tych zakładek. Tak, no widać, że dawno pracowałem po prostu na te raporty. Takie ich prawo. Okej, na górze mamy bolkę, gdzie możemy wprowadzić różne filtry czy ograniczenia co do wyników, które oglądamy. Dodaję nowe ograniczenie, nowy filtr, zapytanie. Wybieramy opcję zapytania nie zawierające czegoś i wpisuję tu brand, w naszym przypadku Nenec. I w tym momencie wszystkie te dane, które tam się wyświetlą, od liczby klików wyświetleń przez CTR, średnią pozycję, aż po te frazy, które na dole widzimy, to są frazy nie zawierające słowa Nenec. Czyli, jak mamy konkretny przykład. No tutaj na przykład musimy też pamiętać, że w wykluczeniu błędów językowych, to widzimy, że ktoś wpisuje bardzo często. Tak. Z błędem, także no to musimy też mieć, musimy sobie odfiltrować wszystkie czy tam permutacje tego naszego brandu. No i wtedy dostaniemy faktyczny obraz sytuacji, co robi na nas agencja. Ja to gorąco zachęcam przy okazji do mimo wszystko wyciągania sobie tych danych poza Search Console, bo ułomność tego systemu jest taka, że ja nie mogę w tym momencie dodać drugiego zapytania. Gdybym teraz, zobaczcie, to już nawet zaciągnięta ta pierwsza wartość, powiedzmy, chciałbym wykluczyć sobie ten błąd z podwójną N-ką w środku, no to zmienia mi pierwszy filtr i to znowu nie są dane, na których mi zależy. Tak, to trzeba uważać, korzystając z tego, żeby wiedzieć, co się wpisuje faktycznie, co się filtruje. Tak. Ale faktycznie jest taka chyba najprostsza opcja według mnie weryfikacji tego, czy agencja udaje, znaczy podszywa jakby swoją pracę pod mod brandu, czy nie. Oczywiście tutaj też trzeba pamiętać o tym, że zależy, co pozycjonujemy, tak? No bo jeżeli chcecie pozycjonować na przykład frazy buty Nike, no to nie możemy wykluczać frazy Nike, tak? No bo to jest brand gdzieś tam producenta produktu, a nie waszego sklepu, także z tym też trzeba ostrożnie sobie tutaj funkcjonować. Okay. Ale wiem, że to jest chyba jedna z najlepszych opcji. No podobnie zresztą możemy zrobić, się połączymy sobie Google Search Console z Google Analyticsem, ale gdzie też możemy sobie wyfiltrować wtedy zapytania związane z brandem, to też Wam mocno pokażę, jakie przychody tak naprawdę generuje SEO. My też polecamy, zresztą też pewnie w niedługim czasie będziemy wprowadzali swoich klientów,
bardzo dokładną analitykę, gdzie po prostu będziemy w widokach Analyticsa sami oddzielali jakby ruch organiczny, będziemy go dzielili na bardziej ruch organiczny i organiczny ruch brandowy, tak żeby faktycznie klient miał większą wiedzę na temat tego, co faktycznie na nim robimy. Jest to niebezpieczne, agencje tego nie robią, no bo zawsze fajnie jest się podszyć pod ten ruch generowany przez brand. Wiadomo, że to jest fajne, fajnie wygląda, no ale nie jest do końca przyczynę wobec klientów. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że działania agencji SEO też wpływają na pozycjonowanie tego brandu. No, nie ma się co oszukiwać, są sytuacje, ja sam też miałem wiele takich, gdzie na samym dzień sklep startował dopiero, no i ten brand na przykład był podobny do innego brandu i też nie pozycjonował się zbyt dobrze. Także czasami te działania się też przekładają oczywiście, nie można powiedzieć, że nie, jeśli szybkość działania strony, ten brand też będzie bardzo popularny, pewnie chętnie wyświetlany i tak dalej, no ale to nie może być, że tak powiem, na to nie możemy się opierać. Zawsze ja sugeruję, żeby wykluczyć sobie ruch brandowy i zobaczyć, co się tam naprawdę dzieje. Dokładnie. Ja myślę, że wiele firm by się mocno zdziwiło, takich dużych, zwłaszcza liderów, którzy myślą, że mają świetne SEO, ale myślę, że... Jaka część tych ruchów pochodzi jednak z brandów? Z brandu, dokładnie. Typu mówimy tutaj o jakichś znanych właśnie sklepach, salonach i tak dalej, gdzie faktycznie każdy już dopisuje ten brand, tak samo Zalando jest ciekawym przykładem, bo jest bardzo mocno i brandowo, i bardzo mocno jest niebrandowo. No, także to jest fajny przykład, gdzie oni naprawdę fajnie robią to SEO. Nie ma się co oszukiwać, myślę, że to jest fajny przykład, gdzie jedno i drugie bardzo fajnie sobie pchają, gdzie to równolegle. Fajnie to widać. Na pewno temat jest tym bardziej istotny, im bardziej rozpoznawalny jest brand. Tak. Im ta marka jest większa, im głośniej o niej jest w sieci ogólnie, czy nawet na ulicy na co dzień, to tym ważniejsze będzie wykluczenie tych danych. No, dokładnie, też myślę, że tutaj możemy przy GST jeszcze się zatrzymać tak naprawdę, tak. Bo mamy tutaj dużo fajnych danych. No, przede wszystkim mamy tutaj średnią pozycję i tutaj bardzo wielu ludzi lubi się tym posługiwać, ale globalnie w taki sposób, jak teraz my pokazujemy, będzie to mocno zakłamane, no bo jest to średnia wszystkich pozycji. No, jeżeli my zwiększamy widoczność i wizualizujemy kolejne frazy, to wiadomo, że od razu nie jest wysoko widoczny, tylko gdzieś tam w dalszych partiach, więc będzie on zaniżał całą średnią. Dokładnie. Więc najlepiej sobie wypracować w ogóle widoczność frazy. Tak sobie właśnie pokazuje Michał. Widzimy normalnie pełną średnią pozycję z ostatnich dni i faktycznie ona jest chyba żadna sprawdzarka pozycji, nie da aż tak bliskich prawdzie wyników, dokładnie, bo one są uśledzone ze wszystkich możliwych urządzeń, wyświetleń, z wszystkich jakichś tam własnych predyspozycji, które ludzie mają, jakieś targetowania przecież wyników pod personel, dokładnie, szukałem tego słowa, nie wiem. Proszę bardzo. Tak długo kręży. Dotarliśmy. Tak, dokładnie. Personel wyników też jest tutaj uwzględniona, tak żebyśmy faktyczny taki obraz tego, co się na frazie dzieje. No, sprawdzarki mogą mieć różne problemy, czasami może coś nie zadziałać, czasami mogą przekłamać. No tutaj macie bezpośrednio w Google. Tak, tak, bezpośrednio i na dużej próbce. Po tym narzędziu bardzo fajnie widać na przykład, jak fraza nie jest wpisywana, bo ona potrafi, nie wiem, przez miesiąc iść ładnie 6, 8, 10, a potem nagle totalnie zero, znika z wyników, nie ma na wykresie. To nie jest błąd. My też nie tracimy tej pozycji, powiedzmy, średniej, ósmej, którą mieliśmy, tylko przez takie założenia wychodzę, tego doczytałem w dokumentacji, że tej frazy nikt tego dnia nie wpisał. To się może zdarzyć. Tak, dokładnie. Im rzadziej wpisywana fraza, tym bardziej popularna to jest też problem, bo jak mamy niszową frazę, wrócę do tych moich blenderów, bo ostatnio trochę siedziałem, blendery do baru, blendery barowe czy dla barmana w ten sposób. Często na barze stoi wielki blender i wkurza, bo jest głośny. Tak, no dokładnie. Mam klienta, który oferuje taki wyciszony, więc polecam z automatu, ale... Wtedy bar nie traci klimatu, bo to wiesz, nie ma tego huku hałasu, czy to wiesz. Dobra, mamy taki bar... Dobra, okej, nie idźmy w tą stronę. Ale to jest problemem, bo przy rzadko wyszukiwanej frazie ciężko jest mi znaleźć średnią pozycję, bo ona na przykład dwa razy w miesiącu ktoś ją wpisze, co trzy razy, więc mam tylko takie kropki na tym wykresie. I te kropki, one nie są tak miarodajne, jak przy frazie, powiedzmy, te próbki perfum, która pewnie ma wyszukiwalność na poziomie kilku tysięcy miesięcznie, tak strzelam. I tu już mamy wtedy jednostajny, jakiś tam wykres konkretny i z tego można wnioski wyciągać. Tak. Co jeszcze tutaj byłoby ciekawe? No średni CTR na pewno jest fajną rzeczą, bo przede wszystkim, jeżeli wy widzicie, że macie gdzieś tam wysoką pozycję frazy, a CTR jest bardzo niski, tak podamy średnią pozycję ósmą, wasze CTR, to mi się to jest gdzieś tam rozsądne,
ale jeżeli na przykład jesteście na pierwszej pozycji, drugiej, trzeciej, a macie ten CTR poniżej tych 2%, czy poniżej jeszcze mniejszy, no to musicie mieć świadomość, że coś jest nie tak, no bo jeżeli jest się wysoko, a nikt ten wynik nie klika, no to jest jakiś problem. Albo po prostu wasz brand jest znany negatywnie i po prostu ludzie go umijają z automatu. Ja bardzo często tak mam, że mam jakiś sklep, którym kiedyś coś kupiłem, byłem niezadowolony z obsługi, zapamiętałem to bardzo dobrze, bo mega mnie czymś wkurzyli. Mhm. I nawet widzę na wysokiej pozycji, no mnie nie klikam w to, skąd niżej powiem, że nie chcę stamtąd kupić. Mam już taki po prostu, no będą opinię o tym. No. Tak samo na przykład ja osobiście nie jestem jakimś fanem zakupów na Allegro. Allegro jest bardzo fajne pod kątem, zwłaszcza jak zrobi te smarty teraz i tak dalej, dostawy, super jest sprawa, ale ja mimo wszystko jakoś ciężko mi się odnaleźć, ja w ogóle w sklepach dedykowanych gdzieś tam. Ja na przykład automatycznie omijam wyniki Allegro. Jeśli szukam czegoś, to nie chodzę na Allegro. Ja zawsze mam nadzieję, że tak robi więcej osób, bo myślę, że my jesteśmy w ten sposób przysiąknięci SEO. Przynajmniej ja tak mam. Tak, ja na pewno też, że ja się patrzę na te wyniki zdecydowanie. Tak, dokładnie. Ja nawet omijam duże brandy, bo wiem, że ten mniejszy sklep pewnie jest przez kogoś pozycjonowany, więc ta jedna sprzedaż więcej w miesiącu może zrobić mu różnicę. Czy nie być czasami. Tak jest. Przeklikam na trudną trzecią stronę. Trochę tak jest, no ale praktycznie jeśli widzicie, że ten CTR na macie wysoką CTR jest bardzo niski, no to ja bym tutaj zdecydowanie sprawdził, co się dzieje, bo może być albo kwestia tego, że macie tajsa ustawionego, który nie mówi o tym, co tam się tam znajduje, ale widzicie wysoko tylko dzięki temu, że właśnie macie mocny brand albo inne czynniki gdzieś tam zagrały. Może description jest coś nie tak, może słabo opisuje to, może nie ma jakichś tam danych strukturalnych. Może konkurent niżej ma jakieś rich results, jakieś snippety. Tak, dokładnie, może jakieś snippety są, coś takiego, no, trzeba by to sprawdzić, no bo jeśli nie, to jest duży problem i wydaje mi się, że też nawiążemy chyba do tego pytania, do tego elementu jeszcze przy jednym z pytań. To było czynniki behawioralne, tam jedno z kolejnych pytań jest, także myślę, że tam też do tego nawiążemy jeszcze. Ale że na pewno CTR-ka, no bo co z tego, że agencja was pozycjonuje, macie fajne pozycje, ale nikt te frazy nie klika, to znaczy, że te frazy są po prostu bezsensowne, nie są dla naszego biznesu w jakikolwiek sposób przydatne. Dokładnie. No bo nie są po prostu klikane. Nie wiem, że mogą się być wyszukiwane, ale no nie są klikane i to nam po prostu nic nie da. Ja się cały czas zastanawiam, jak mówisz, czy dalej są aktualne te statystyki. Pamiętam kiedyś takie zestawienie, że tak. CTR przy pierwszej pozycji to jest 30-40%. Tak, tak. Potem pamiętam, że kiedyś jeszcze z przedczeglarek widziałem takie globalne statystyki gdzieś tam prowadzone z tak zwanej zagranicy, gdzieś z Ameryki. Ustawiono to gdzieś tam średnio wychodziła 32% pierwsza pozycja. Wiem, że to już się mocniej rozbiło zdecydowanie. Nie pamiętam to, ale gdzieś na jakichś grupach SEO-owych czy na Twitterze ktoś robił taką małą aktualizację tego, jak to nie wygląda i faktycznie zdecydowane są różnice już. Tym bardziej mam jeszcze wersję mobilną teraz, właśnie, gdzie też trochę to inaczej, na przykład sam się na tym łapię, że w wersji mobilnej, jak już przesunę te wyniki, przeskroluję sobie ten ekran, to czasami znika mi na przykład piąta pozycja w ogóle, bo na początku była na samym dole, no, a potem jest na samej górze, jakby jestem w takiej czarnej strefie. Że... Czyżbyś unikał wszystkich tych rozszerzonych wyników typu mapki, typu odpowiedzi na pytania i tak dalej i od razu szukał... Tak, no, zdecydowanie. Czyli jeżeli chcę szybką odpowiedź, to wtedy zwracam na to uwagę, no, ale jeżeli szukam szerszych informacji, to ja po prostu wchodzę w serpie. I znikają. To mi z kolei pierwsze często znika, pomiędzy płatnymi reklamami, a potem jakąś właśnie... O tak, jak one rzeczy ukryte tak dziwnie, no. Tak. No tak, to jest prawda, więc czasami faktycznie może być wrażenie, że czasami nie warto dowiedzieć, że może się tak bić koniecznie, fajnie to wygląda, nie, ale czasami może być to co ten niższy, nie? Także no, polecamy się ten ISC, bo faktycznie wam tutaj dużo, dużo fajnych rzeczy pokażę. Dokładnie. Myślę, że warto jeszcze dodać, jeżeli jesteśmy w jakiejś branży beauty, branży, gdzie klient kupuje oczami, nie wiem, oferujecie plakaty do wnętrz, jakieś produkty, sukienki itp. itd., to warto zmienić ten typ wyszukiwania z sieci na grafikę. To jest bardzo ważne. Ten podstawowy typ wyszukiwania, który zawsze jest ustawiony z automatu, to jest tylko wyszukiwanie w wynikach tych tekstowych. A kiedy zmienimy sobie typ wyszukiwania na grafikę, to możemy rozmawiać o tym, jak serwis jest widoczny w Google Grafika. Tak, znaczy ja też myślę, że nie wiem, czy też to zauważyłeś na swoich klientach. Ja mam takie wrażenie, że jakby użytkownicy wyszukiwarek są coraz bardziej świadomi ich działania. Ja na przykład zauważyłem, że faktycznie od jakiegoś czasu, to jest mniej więcej może rok, półtorej, gdzie na przykład ruch z Google Grafiki jest coraz większy. Że właśnie tak mówisz, w branżach właśnie modowych i tak dalej, ludzie, faktycznie ludzie już chcą zobaczyć zdjęcie, na podstawie zdjęć wybierać sobie sklep, jakbyście się nauczyli tego,
że każde to zdjęcie jest z jakiegoś sklepu. To nie jest po prostu zdjęcie, tylko jest podlinkowane już do, bezpośrednio do sklepu i po prostu w ten sposób już sobie czali, jak właśnie mówisz. A też na przykład ta branża z sukienkami, powiedzmy, że znasz jeden sklep bardzo dobrze. Nie wiem, czy my możemy mówić o sklepach z sukienkami, czy to jest dobry przykład, ale powiedzmy. Może nie jesteśmy takimi często bywasz, tak? Personami, które by pierwsze na myśl przyszły, tak. Ale tak, ja wyjątkowo często mam na sukienki. Bo mam takich klientów, żeby nie było. I powiedzmy, mamy jeden jakiś brand. Z tego, co wiem, z tego, co prowadziłem badania wśród swoich koleżanek, często wraca się do pojedynczych sklepów. A jeżeli tam asortyment nie rotuje często, no to w kółko przekonamy to samo. Tak. A jeżeli wpiszę sobie sukienkę jakąś konkretną, powiedzmy sukienkę na coś w wyszukiwarce i przejdę na grafikę, to z automatu oglądam jakieś świeże modele, jakieś nowe wzory, kroje i style, które się pojawiają, bo to jest agregowane z wielu serwisów. To jest przewaga agregatorów, prawda? Tak. Ale też pokazuje Instagram to, nie? Że większość ludzi siedzi, przewija, żeby zobaczyć sobie te zdjęcia. Tak. I jeszcze nawet bez tendencji zakupowej jakiejkolwiek, ale myślę, o kurczę, nie? Moja wymarzona sukienka. Zawsze takich marzyłem, biorę ją, nie? No. Bo może już nie być okazji i tak dalej. Także faktycznie widać, że ludzie kupują oczami coraz częściej i umieją korzystać z tych feature'ów przeglądarkowych, nie? Tak. Wyszukiwarkowych, przepraszam, bo to przecież dokładnie. Okej, okay. Myślę, że możemy przejść dalej, bo trochę się rozgadaliśmy, a to dopiero drugie pytanie, więc myślę, że musimy trochę przyspieszyć. Dobrze, to idziemy do trójki z automatu. Okej, okay. To pytanie nas trochę zaskoczyło. Padło, dlaczego WhitePress jest nazywany SLM 2.0. Znaczy ja szczerze mówiąc się nie spotkałem z takim określeniem gdzieś oficjalnym, żeby ktoś napisał coś tego, czy powiedział. Ale faktycznie gdzieś takie skojarzenie może się... Skąd przychodzi? Oczywiście, nie wiem, no weblink czy coś, pozdrawiamy. Wiemy, że cały czas to działa, no bo wiem, że sam też kiedyś próbowałem sobie zrobić testy i faktycznie fajnie można się wbić, oczywiście szybko spalić domenkę, ale działa. Kluczowe jest to spalenie. Tak, tak. No, spalenie, jeśli ktoś nie jest świadomy, o co dokładnie chodzi, no to chodzi o to, że po prostu domena zostaje zbanowana, wykluczona czy tam zdewaluowana w wynikach wyszukiwarki i po prostu no, nigdy pozycji wysokiej już na żadne frazy jeszcze nie będzie się indeksowało, oczywiście gdzieś tam się pojawi, ale no, nigdy nic fajnego już nie zrobimy. Tak. I skąd w ogóle gdzieś tam przywołanie tego SWL, no bo Michał, może ty, bo... Czym w ogóle SWL był? Tak. Tak króciutko, bo o tym też można gadać, to był system wymiany linków. Ja chciałem, żeby moja domena miała dużo linków, bo to się liczyło, to było kluczowym celem czy argumentem za jakością serwisu, więc wykupowałem sobie miejsce w tym systemie. Podejrzewam, że można rozbić SWL na mnóstwo typów, od takich rotujących po statyczne, tak, przez jakieś inne. Magnetowe i tak dalej, mnóstwo jest tego. Ale ich celem było właśnie zebranie mnóstwo linków do jednej domeny. Bo to w łatwy sposób, tak? Był agregat, nie trzeba opisać do konkretnych webmasterów, wymienimy się linkiem, dajmy linka i tak dalej, tylko był to agregat, gdzie faktycznie mogliśmy sobie strzekować 100 portali i od razu zamieścić tam sobie linka bez żadnych dyskusji, negocjacji, tak, i tak dalej. I teraz to 2.0 sugeruje, że już poszliśmy w przód, prawda? To jak tak. Antywirusa instalujesz na kompie z nową wersją, to jest w nim coś lepszego. Tak, tak. No już widać, że jest taki upgrade, tylko upgrade właśnie chyba jakościowe mi się wydaje zdecydowanie. Tak, no i ja właśnie jak to pojęcie mam jakoś próbować zrozumieć, to SWL 2.0 przez to, że dorzucamy sobie jeszcze jeden cel. Mieliśmy już to pozyskanie linków, to wciąż celem jest, jakby nie patrzeć, pozyskanie linków, ale też dostarczenie jakiejś wartości użytkownikom, czytelnikom. Tak, tak. Czyli po prostu, no, dlaczego w ogóle też WhitePress, bo to mi się wydaje, że też troszeczkę nie fair jest sformułowane pytanie. WhitePress po prostu pewnie tego się tutaj pojawił, no bo jest najpopularniejszym serwisem, który pozwala na agregowanie różnych portali, które za opłatą umieszczają po prostu link. Na pewno na naszym rynku najpopularniejszym. No i na pewno największa baza. Myślę, że tutaj nikogo nie skrzywdzimy się, ponieważ jest największa baza. Jeśli ktoś się poczuł skrzywdzony, pozdrawiamy też Link House'a, który też ma fajną, dużą bazę. Jeśli oczywiście skrzywdzeni, no to oczywiście dajcie nam znać, że macie więcej portali, to na pewno sprostujemy. Dogrywkę. Tak, tak. Nie chodzi tu o jakieś tam wybieranie lidera, ale faktycznie to jest najpopularniejszy i to głównie z tego powodu. Tak. No, a czy jest tym SWL-em 2.0? No szczerze mówiąc, no ja jestem tutaj, znaczy nawet nie jestem rozdarty, no ja mam wrażenie, że zresztą chyba każdy z nas ma, nie jest oczywiście też żaden negatyw w stronę WhitePressa, robią świetną robotę, dostarczają pozycjerom fajnych portali, gdzie można sobie podlinkować,
No ale tutaj dochodzi do tej kwestii prostej, tak? Jeżeli my możemy tam podlinkować, to wszyscy mogą tam podlinkować, a jeżeli wszyscy linkują z tego samego miejsca, no to wartość tej miejscówki po prostu to bardzo dokładnie, tak? No mamy przepływ tak zwanego link juice'u, no i to jest prosta rzecz, jeżeli ze strony A linkuje strona B, tak, i z tej A wychodzą linki, no to moc tego linkowania się rozdziela na te wszystkie linki. Inną stroną było, gdyby cały czas te portale były doposażane o bardzo dużą ilość linków, to wtedy ten link juice pewnie nawet by fajnie przybywał gdzieś tam rósł, no ale wiemy, że tak często nie jest, no bo dużo portali WordPressie to są tak naprawdę strony stawione specjalnie po to, żeby umieścić tam linka. Z kolejnej strony monetyzacji portalu, to tak widzę, bo tak, możemy dokładnie na blogu AdSense'a wmontować, tak, i możemy się jeszcze zgłosić do tych naszych polskich baz. No jeszcze fajniej, że to jest faktycznie blog, tak? Gdzie ty masz bloga i chcesz go rozwijać, bo piszesz treści, a co innego, jeżeli ta strona działa tylko i wyłącznie na WordPressie i każda treść, która na nim jest, to jest artykuł z WordPressa, no wtedy właśnie mamy do czynienia z zapleczem i to nawet nie zapleczem takim typowym wewnętrznym, tylko ogólnodostępnym, co już jest właściwie jeszcze gorsze. No i wiadomo, że linkuję z takich portali, no bo głównie my jako prezenter skupiamy się na parametrach tych portali, nie gdzieś tam na wyglądzie i jakiejś jakości. Chociaż też widać, że jest już zmiana tego podejścia. No my też na przykład mamy specjalny dział przecież content marketingu, gdzie linkuję z miejscówki i tak dalej, kontaktujemy się z klientami, uzgadniamy z nimi przecież te wszystkie rzeczy. Tutaj też pozdrawiam dla Karoliny, która się u nas w firmie tym zajmuje. I sama też często mówi, że no z czasem są problemy, klienci są coraz bardziej wymagający, też są coraz bardziej świadomi. Także faktycznie WordPress i inne tego typu portale są super, jeśli chcemy sobie pozyskać na przykład linka z Frostu czy z jakichś innych mocnych portali, bo tam faktycznie ceny są mega dobre, no bo jednak WordPress dużo bardzo publikuje, więc pewnie ma dobre ceny negocjacyjne. Gdybyśmy sobie wyszli do Frostu po cenę linka, pewnie byłoby znacznie drożej niż przez WordPressa, ale jeżeli mamy linkować z jakichś stron typowo stworzonych pod linkowanie, no to ja bym tego nie robił po prostu, nie? Lepiej od tego odchodzić. Wydaje mi się, że no dużo mi się wydaje też w linkowaniu się zmienia. Też Robert nie chciał bardzo fajne prezentacje pokazać, dlaczego linki nie działają. Też mi się wydaje, bardzo wielu pozytorom otworzył oczy na to, co tak naprawdę się gdzieś tam w algorytmach związanych z linkowaniem dzieje. Wiadomo, że nadal jest dużo agencji, które idą na ilość totalną, typu zrobiłem nam 100 linków miesięcznie, no ale myślę, że to Michał się zgodzimy, że to już nie o to chodzi w pozycjonowaniu, lepiej naprawdę zrobić jednego linka na miesiąc, na 3 miesiące, naprawdę fajnego, unikatowego, z którego nigdy inny nie linkuje z tej miejscówki, niż gdzieś balenie ilości. Dla mnie wciąż wartością w takim linkowaniu, powiedzmy, przez WordPressa jest jakby nie tylko sam link, ale jednak ta kwestia promowania, promowania produktu konkretnej marki czy no, po prostu klienta, bo to jest sposób na dotarcie do konsumenta. Tak, oczywiście, jeżeli też robimy to z głową, no bo jeżeli po prostu kupimy sobie miejscówkę w jakimś fajnym portalu, wrzucimy tam, że tak powiem kolokwialnie, bezsensownych i dziedzowski artykuł, no to po co wydaliśmy tyle pieniędzy w ogóle na tego linka? Tak, jeśli rzucamy kupę kasownika, to wydaje mi się, że kasa na content, że on faktycznie był fajny i dawał jakąś wartość marketingową jeszcze dodatkowo. Myślę, że każdy z nas wie i sam może sobie osądzić, czy omija artykuły sponsorowane, czy klika. Ja nieraz, nie wiem, czytam portale technologiczne, nieraz klikam, bo są zwyczajnie ciekawe, bo prezentują jakieś nowe narzędzie, nowy soft, nowe cokolwiek z technologią związanego, czy jest to dobrze stargetowane. Ja po prostu jestem tym zainteresowany, więc tytuł jest jeszcze, może nie clickbaitowy, ale po prostu sugeruję, że znajdę tam coś ciekawego, więc po prostu to czytam. I jeżeli to jest dla mnie nowy produkt, to ja nie żałuję potem, że przeczytałem to, tylko dlatego, że to jest sponsorowane. No tak, ja też myślę, że tutaj też trzeba się zastanowić troszeczkę nad kwestią gdzieś tam przyszłości tego, co robi Google. No wiemy, że wprowadzono przecież nowe atrybuty do linkowań z typu sponsor, UGC i tak dalej. No i pytanie teraz, czy te portale największe właśnie w pewnym momencie nie ugną się pod gdzieś tam naciskami Google, żeby jednak oznaczać te wszystkie linki jako sponsor. No i jeśli oznacza jako sponsor, to wiadomo od razu, że na pewno nie będą przynosiły takiej mocy, jak powinny, będzie bardzo mocno zdewaluowana ta moc. No bo jasno powiemy, że ten link kupiliśmy tym parametrem, no i wtedy właściwie linkowanie z tak miejscowych stanie się bezcelowe, bo po co mamy wydawać kupę kasy, skoro to i tak nam nic nie da, no i wtedy w ogóle wartość tego mocno spadnie. A obawiam się, że gdzieś tam Google może wymuszać te elementy, no bo jeżeli faktycznie ktoś dostanie z dużych portali karę ręczną z jasną informacją, nie oznaczacie artykuł sponsorowany jako sponsor, to szybko zaczną to robić, tak? Bo będzie głównie zależało, wiadomo, że te portale nie zarabiają głównych pieniędzy z WordPressa i z linkowania, tylko głównie zarabiają od reklamodawców, którzy liczą na duży ruch na tej stronie. Także
jak ruchu nie będzie. Nie będzie ruchu, nie będzie z czego zarabiać, a niestety no, sprzedaż linków nie jest aż tak dochodowa dla tych portali, jak na myśl mogło wydawać. Dobrze, myślę, że wyczerpaliśmy temat. Tak. Więc przejdźmy do kolejnego pytania. Kanibalizacja w sklepach internetowych. Podobno to ważne. Jak sprawić, czy mam z tym problem? Znaczy, tak, jest to bardzo ważna rzecz, jak się wydaje. Ja miałem nieraz klientów, gdzie faktycznie wszystko udało się być fajnie, nie było pozycji, a wszystko wynikało tylko z tego, że była jakaś kanibalizacja. Wystarczyłem usunąć od razu wszystko fajnie się wbijało na pozycję. Znaczy, w ogóle jest kanibalizacja, może w skrócie. Kanibalizacja polega na tym, że mamy dwa adresy URL w naszej witrynie, które są zoptymalizowane pod te same frazy, jakby konkurują same ze sobą. Więc no, kanibalizują się między sobą, zjadają jakby się nawzajem. Tak, no i to jest najczęstszy problem, który się pojawia w sklepach, myślę, zwłaszcza w dużych sklepach. Tak, to jest naprawdę problemem, kiedy to się dzieje nieświadomie. Tak. Bo wtedy ja mogę. Mam dwie podstrony, które pasują do jakiejś frazy i powiedzmy, tylko jedna z nich dobrze konwertuje. Tak. Czy tylko z jednej z nich mam jakąś faktycznie sprzedaż i mi się wydaje, że mam wysoko, a mam taką siódmą pozycję, tak. A na piątej pozycji też jest mój link, ale do jakiejś starej strony z tego tematu. No ja mam zawsze to traktuję. Dlaczego to w ogóle przeszkadza w pozycjonowaniu? Przeszkadza dlatego, no, że Google zawsze chce dać najlepszy wynik, jaki tylko może użytkownikowi. No to jest jakby cały cel wyszukiwarki, ona zbudowała samą swoją przecież markę na tym. Idzie im to całkiem nieźle. Czasami mają problemy, ale ewidentnie, że starają się zrobić. Ja to traktuję podobnie, jak miałem powiedzmy, chciałbym zrobić remont Michał mieszkania. Ja mam dwóch super przyjaciół moich i każdy z nich wykonuje usługę remontową. Dokładnie. I teraz muszę ci któregoś z nich polecić. I mówię, kurczę, jeśli polecę tego, to go skrzywdzę, bo to jest mój kumpel dobry. No. Jak polecę tego, to też go skrzywdzę, bo ten też jest moim dobrym kumplem. Dokładnie. Więc pewnie powiedziałbym, kurczę, Michał, ciężko mi powiedzieć, nie chciałbym zrobić krzywdy moim kumplom, ani tobie, bo w sumie nie wiem, który byłby dla ciebie lepszy. No. Więc może dla bezpieczeństwa polecę ci trzeciego kolesia, którego nie do końca znam, ale wiem, że nie będzie żadnego konfliktu interesów między nami. I wszystko będzie jakby takie jasne i fajne. Mam wrażenie, że bym trochę podobnie do tego podchodził, że jeżeli ma dwie elementy polecenia na ten sam temat z jednej strony, to nie wie, który z nich jest lepszy i nie chce popełnić błędu, więc dla ryzyka, żeby nie zrobić błędu, po prostu odpuszcza oba i pycha taki, który wie, że na pewno jest dobry, bo jest jeden i tak dalej. Ja trochę sobie tak to zawsze staram się rozumować, no i wydaje mi się, że to się sprawdza. Podoba mi się ten obraz, żeby zapamiętać, dobrze tłumaczy, dobrze wyjaśnia. Tak, no jest taki, mam wrażenie, że takie obrazowe spojrzenie jest dosyć... Znaczy, tutaj zakładamy, że Google to nasz kumpel, dobry? Tak. Czasami wydawane na drugą stronę. Tak, czasami jest to ciężka przyjaźń, ale gdzieś tak bym to tłumaczył. No to mamy też przykład dobry. Tak, pospieszałem się z wyświetleniem go, ale po prostu, żeby sobie jeszcze opowiedzieć, w jaki sposób znaleźć takie... Tak, tutaj też wzięliśmy Allegro, bo Allegro jest olbrzymim serwisem, gdzie no, taka liczba występuje. Na pewno gdzieś ekipa pozycjonująca Allegro doskonale o tym wie, ale to jest taki moloch, że nigdy tego nie przeskoczą, tym bardziej, że no, aukcje dodają sami użytkownicy i oni sami mogą kanibalizować działania całej ekipy SEO. Także no, to jest na pewno ciężka praca nad tym serwisem. Też pozdrawiamy całą ekipę Allegrową. Na pewno no niełatwo jest to ogarniać, ale pięknie pokazuję przykład. Tak, to na szybko wybraliśmy. Czy ja zapisałem cross przez wszyscy? Fajnie. Świetnie. Szukamy konkretnego, powiedzmy, modelu roweru i to, co ja w wynikach dostaję, to kilka podstron pasujących tej frazy, faktycznie pasujących, bo zobaczcie, to będzie konkretny produkt albo kategoria z tym nowym crossem. Tu mamy wyniki wyszukiwania. To wszystko zaprezentuje nam listę tego dokładnie modelu rowera wystawionego przez użytkowników Allegro, ale to wszystko jest kanibalizacją, bo mógłbym na przykład stworzyć tylko jedną podstronę, która będzie agregowała wszystkie te oferty i mam zdecydowanie większą szansę, że nią będę rankingował wysoko. My tu dla uproszczenia użyliśmy operatora site. Tak, on wyświetla tylko wyniki z danej domeny, ale jak zobaczymy sobie ten cross bez site'a, jak to wygląda, Allegro się prezentuje w wynikach. Allegro na przykład nie ma. O, jest dopiero tutaj. Pozycji. Możliwe, że gdyby faktycznie tą kanibalizację usunąć, to tym bardziej zwróćcie uwagę, że akurat Crozeł wpadł, tu jest też odpowiedź troszeczkę, czy jeżeli zrobimy zawężony sklep, czy wyprzedzimy Moloków, tak. No Crozeł pokazuje, że wyprzedził Allegro. Tak. Także... To jest świetny przykład w ogóle, bo Crozeł to jeszcze będzie producent, więc to można łatwo sobie wyjaśnić. Producent to jego produkt, to ranking pierwszy, ale tu jest też nasz polski sklep, centrum rowerowe. Są spełnione rowerach tylko i wyłącznie, a faktycznie. Tak, dokładnie.
I przeskoczyli molocha zdecydowanie i jakoś sobie z tym radzą. Dokładnie. A zobaczmy sobie na tym centrum rowerowym na przykład tą samą frazę na sajcie. Okej. Zobaczymy, czy oni mają kanibalizację, czy nie. Okej. Ale mają już tylko dwie wersje. Mają pewnie produkt i kategorię tylko. Delikatna powiedzmy, aczkolwiek no trudno zrozumieć. To jest outlet, to są jakieś modele już wyprzedawane. Mm-hmm. A to będzie główna kategoria, podejrzewam? Tak, a tutaj już no, nie mamy tego więcej. Także to już jest ogólnie kategoria tak, większa. Tak, więc... no więc widzimy, że jakaś tam występuje minimalna, ale... No ja bym tego nawet nie nazwał tak, no, no kwestia dyskusji, gdzie byłem pewnie analizy, co tam się na podstawie znajduje konkretnie, ale faktycznie to też gdzieś pokazuje, że no, może gdyby Allegro coś zrobiło z tą kanalizacją, może faktycznie by przeskoczyły to centrum rowerowe, nie? Dokładnie, na pewno potencjał jest. Tak, no z kanibalizacją możecie też sobie sprawdzić, jeśli korzystacie z narzędzi typu Senuto na przykład. To jest oczywiście wersja płatna, więc nie zawsze się to, nie dla każdego to będzie rozwiązanie, mhm. No, ale tutaj już jakby faktycznie dostajecie bardzo jasną sytuację, w jaki sposób kanibalizację można wykryć. Jeżeli dostrzegacie, że może zrobić przez sprawdzarkę lub przez Senuto, to na przykład widzimy, jeśli nie ma chociażby tablicę, tak, no to widzimy, że teraz kanibalizacja, to na przykład Allegro, bo widzimy, że dzisiaj na tej pozycji na tą frazę pojawia się jakiś tam też gotowy parametr z wyszukiwarki pewnie, listing, ale na przykład wczoraj był to już inny adres URL. Także widzimy, że jest kilka adresów URL, które rywalizują o tą samą frazę i to już on też pokazuje, że pojawia się kanibalizacja. To jest częsta sytuacja, która właśnie sygnalizuje jakiś problem z tematem, kiedy mamy z dnia na dzień zmianę pod stronę, która rankinguje na tą frazę. Tak, wtedy wiemy, że coś jest nie tak. My jednak jako no, pozycjonerzy zawsze staramy się wybrać jeden URL, który będziemy targetować, no bo go optymalizujemy, mhm. Tam robimy UX-a, tam robimy lejki sprzedażowe, tam zaczynamy i tak dalej. Natomiast jest ważne, żeby się pojawiła tam ta strona, którą my chcemy, żeby się pojawiała. Nie byle jaka, tylko ta, którą my sobie faktycznie wybraliśmy. Także no, to też można właściwie w ten sposób próbować weryfikować skuteczność agencji. Tak. Tak sobie pomyślałem teraz, wracając do pierwszego gdzieś tam pytania, które się pojawiło. Że jeżeli faktycznie agencja mówi, że będziemy tam adres URL posunąć pod frazę, mm-hmm. A w wynikach jest coś zupełnie innego, to znaczy, że albo podjęli złą decyzję, jeśli chodzi w ogóle o pozycję adres URL, albo no te działania w ogóle nie przekładają się na... Z automatu zareportowano by po prostu, że na tę pozycję jest ta fraza, więc tak. Się udało coś osiągnąć. Tak, ale też warto sprawdzić, jaki URL jest na tą frazę tak. Widoczny, bo to jest gdzieś tam najważniejsze. To jest przykładem, który pokazuje, że powinno nam na tym zależeć, jest to, kiedy mamy produkt, który sprzedajemy jednego producenta, czy dobrze sprzedaje, ale po dwóch latach na przykład ten producent wydaje nowy model. To się często dzieje. Tak. I no, nam rankinguje wciąż ten stary model. Tak, tak, a my już byśmy chcieli nowy, bo on jest najbardziej przecież pożądany dokładnie. Przez użytkowników. Tak, bo jest lepszy, bo naprawia, jest wersją 2.0, więc naprawia jakieś, tak. Jakieś błędy poprzednika. Tak, zdecydowanie. Dobra, przejdźmy dalej. Okej. Okay. Wyglądamy z czasem. O, nic nie. Kolejne pytanko. Okej, okay. Czy czynniki behawioralne są czynnikiem rankingowym? Ja na przykład powiem tak. Ja uważam, jestem przeświadczony wręcz o tym, że tak jest. Konkretna odpowiedź. Tak. No. Trochę ryzykowna, bo pewnie za chwilę da się dyskusję, gdzie może być z tym problem, ale według mnie są czynnikiem rankingowym i to mam kilka argumentów, które gdzieś tam mogłyby to potwierdzić. Ale jakie jest twoje zdanie? Zaczniemy się tutaj argumentami przerzucać, to... Ja powiem w ten sposób, nie będę stał w opozycji do ciebie, więc nie możemy się przerzucać, ale gdybym był właścicielem wyszukiwarki, to chciałbym wziąć to pod uwagę, bo to jest potężna informacja, którą można spokojnie zaanonimizować, a daje nam dodatkową informację. Czy to, co użytkownik znalazł na stronie, jest dla niego użyteczne, czy to odpowiedziało na jego pytanie? Dokładnie. Bo dla mnie to jest jakby kwestia, to się musi dziać, bo... cały system wyszukiwarki, zwłaszcza Google, bo nie się tu przede wszystkim wypowiadamy, bo jest najpopularniejszą wyszukiwarką, przynajmniej na naszym rynku, więc gdzieś tam do tego będziemy zmierzać. Cały algorytm dąży i Google bardzo o tym mówi, że tam jest ten tak zwany brain rank, tak? Czyli tam tak zwana sztuczna inteligencja, która no nie jest sztuczną inteligencją, tylko nauczaniem maszynowym, tą pseudo sztuczną inteligencją, gdzieś tam mocno funkcjonuje w tym algorytmie i tak dalej, a to oznacza, że coraz mniejszy wpływ jest jakby samych moderatorów tego algorytmu, algorytm sam już żyje troszeczkę własnym życiem. Jakby ja się bardzo często o tym mówię, że sami do końca nie wiedzą, jak działa. Nie wiedzą, co tam się do końca dzieje, bo też na tyle zaawansowany jest tam tyle tych czynników. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację, że mamy nauczanie maszynowe, tak?
Nauczanie maszynowe uczy się, uczy, potem mówi sprawdzam, pobiera wnioski i znowu się na tej podstawie uczy. Tak jak macie na przykład bardzo często kapcze do wyklikania, na przykład kliknijcie wszystkie kwadraciki, gdzie jest hydrant, dajmy na to, tak? No Google uczy się, on najpierw ma algorytm, który mówi mu, ok, tak się rozpoznaje hydrant, a potem sprawdza to na użytkowniku. On wie dokładnie, w którym kwadraciku jest hydrant i sprawdza, czy tak samo myśli jak użytkownicy. No i teraz jeżeli ten ranking wyszukiwarki złożony przez taki tak zwany ten brain rank, czy jakąś tam pseudosztuczną inteligencję, no to ona ustawia ten ranking na podstawie jakichś wytycznych, które sobie założyło, że uważa, że są ważne. No ale po zrobieniu tego rankingu musi powiedzieć, sprawdzam, czy to się faktycznie zgadza. I dla mnie troszeczkę tym sprawdzeniem jest, wyniki SERP-ów są trochę jak ta kapcza do wyklikania. Jeżeli faktycznie na pierwszej pozycji jest coś, co użytkownik klika, I zostaje tam na przykład, tak zwane mamy tutaj do czynienia z dual time'em, to jest no, sam Google prawidło to pojęcie, gdzie też jest informacja, że Google bada ten element. Dual time to jest to, w momencie, kiedy wchodzicie z wyniku wyszukiwania na stronę, do momentu jest liczony czas, gdzie wrócicie do wyniku wyszukiwania, gdzie liczycie wstecz. Wiadomo, nie każdy klika wstecz, niektórzy zamykają, odpalają nowe, ale tak czy siak dane są na pewno przez Google zbierane. No jeżeli ten dual time jest naprawdę bardzo mały, no to znaczy, że na tej stronie użytkownik nie znalazł informacji, która go interesowała. Odpowiedzcie sobie sami, ile razy weszliście w wynik wyszukiwania, nie znajdę odpowiedzi. Tak, tylko spojrzeliście, widzicie, że tam nic nie ma i wychodzicie po prostu. I tak? To są sekundy tego tak. Dokładnie. I wtedy no, dla algorytmu, jeśli wiele osób wykona taką akcję, no to algorytm stwierdzi, kurczę, pomyliłem się. Te czynniki, które nie pod uwagę, nie są tymi, które powinienem wziąć pod uwagę przy tym zapytaniu. I to jest też właśnie sam czynnik, gdzie wszyscy mówią, że silnik działa adaptacyjnie, Każda fraza ma inne wymagania, bo każde zapytanie pewnie spotyka się z innymi dual time'ami i tak dalej. Na przykład jeśli mamy krótkie zapytanie, na przykład jaki jest kurs dolara, to wtedy dual time krótki może być dobry, bo tylko sprawdzam, aha, od razu znalazł, to było na samym nagłówku, że była informacja, jaki jest kurs, nie musiałem długo siedzieć czy poznać informacji, więc w takim czynnik przypadku dual time niski może być pozytywny. Ale na pewno w którymś momencie wyszukiwarka musi powiedzieć sprawdzam, no bo inaczej tego jak to zrobić. Nawet jeśli ręcznie moderatorzy mają Google w to klikać, no to jest za mała próbka dla wyszukiwarki, żeby zaufać 30, 40, czy nawet tam 300, czy nawet 1000 ludzi, jeśli wyszukiwarka jest dla miliardów ludzi. Tym bardziej, że to jest potęga właśnie wyszukiwarki. Tak. Ma dostęp do tych informacji, to czemu z nich nie skorzystać? Dokładnie, także ja uważam, że zdecydowanie czynniki behawioralne są czynnikiem rankingowym. Nawet jeżeli niepotwierdzonym, nawet jak nie bezpośrednim, że ja ten dual time wbiorę sobie 1:1, wyliczając ranking, to jest gdzieś to składnikiem całego. Tak, no tym bardziej, jeśli też mówimy o brandach, no widzimy, jak wpisujemy sobie jakąś frazę, gdzieś tam, nie wiem, właśnie rowery czy coś, to mamy w podpowiedzi dopisany brand, no z czego to wynika? Wynika z tego, że jeśli ktoś pisał tą frazę, to bardzo często wchodził na ten brand. I też Google wie, że to jest od razu coś, co my możemy chcieć, no nie ma się oczekiwać, jeśli Google proponuje wasz brand przy produkcie jako podpowiedź, no to jesteśmy naprawdę w domu, bo zawsze będziemy na pierwszej pozycji na to zapytanie. Aż nie ma co walczyć. No. Dobrze, myślę, że zgadzamy, na pytanie odpowiedzieliśmy. Możemy przejść dalej. Pytanie szóste. Jaki jest najlepszy sposób analizowania konkurentów? To zależy? Tak, no zależy. Nie mieliśmy używać słowa to zależy, dlatego zawsze jesteśmy we dwóch, żeby mocno przedyskutować, jak to zależy. Okej, spokojnie. Ale musimy tutaj gdzieś wejść w aspekt tego, o jakiej analizie mówimy. Bo analizować możemy pojedynczego konkurenta, żeby jakby podpatrzeć jego rozwiązania, zaprowadzić u siebie, albo możemy analizować konkurentów masowo w celu uzyskania danych statystycznych, co my powinniśmy robić, chociażby w ilości znaków w opisach kategorii, linkowaniu, długości title i tak dalej. Nie? Także tutaj myślę, odpowiedź będzie trudna, bo to już jest taka głęboka analiza. Ja myślę, że na pewno trzeba było zacząć przede wszystkim od ustalenia konkurentów, bo z tym też jest problem. To też mieliśmy przykład kwestii tego, że jeżeli my sprzedajemy smartwatcha i mamy sklep tylko ze smartwatchami, to naszym konkurentem nie będzie Allegro. No, bo Allegro sprzedaje jeszcze mnóstwo innych rzeczy, więc musimy znaleźć faktycznych konkurentów naszych, takich bezpośrednio biznesowych, nie tylko takich, że mają podobny asortyment. I też to bardzo ważna jest rozmowa z klientem, moim zdaniem, bo bardzo często narzędzia, które skorzystamy, sugerują, jacy są konkurenci, ale one to sugerują tylko na podstawie wspólnych słów kluczowych, bo główny czynnik, a bardzo często okazuje się, że okej, w tych kilku punktach mamy wspólną ofertę, ale albo są powiązania między firmami, więc to nie będzie konkurencja 1:1, albo co?
Ale generalnie dobrze z klientem jest zweryfikować to, czy to jest rzeczywisty konkurent, tak. bo te różnice, te niuanse w asortymencie, to nie jest coś, co jest, co łatwo jest wychwycić na pierwszy oka. Tak, jeśli mamy na przykład aptekę internetową, to naszym konkurentem nie będzie bloger, który pisze o farmaceutycach, bo tak. mimo, że będziemy mieli wspólne frazy kluczowe, to nie będzie nasz konkurent. A na pewno będzie nam podrzucony jako konkurent. Tak. To jest taki automat, który tak. po prostu patrzy na słowa kluczowe. No dokładnie. Więc tak, ustalamy na pewno konkurencję. I znowu można analizować kilka aspektów, bo możemy analizować sam asortyment, jego szerokość, jego głębokość, czy mamy różnorodność producentów, czy rozróżniamy konkretne modele produktów, czy mamy ich warianty, czy dostarczamy taką szeroką paletę swojego asortymentu klientom, ale możemy na przykład też analizować profil linkowy i proste mierniki. Albo sam sobie bardzo często na przykład przy takich analizach opieram się na analizie struktury menu. Jeżeli na przykład często sobie sprawdzam, jeżeli wiadomo, że my zawsze staramy się rozbudować, mamy taką politykę, gdzieś ta nasza strategia, która jeszcze na rozbudowie struktury menu, żeby jak najwięcej landingów było pod frazy. Mm-hmm. Jeżeli na przykład mam obawę, kurczę, czy to jest dobry pomysł, czy może lepiej nie robić tego tak szeroko, to często staram się znaleźć właśnie konkurenta, który ma bardzo rozbudowane to menu, bardzo, bardzo, bardzo mocno. Sprawdzam, jak to jest zoptymalizowane, też to jest po prostu rozbudowa i tyle, mm-hmm. ale sprawdzam, jaki jest poziom tej optymalizacji. Jeżeli stwierdzam OK, jest całkiem nieźle, to wtedy sprawdzam, jaka jest widoczność tego konkurenta i sprawdzam, czy to się udało. Tak, bo nie ma co kopiować rozwiązań tak. kogoś, kto podniósł klęskę. Tak, dokładnie. Wiadomo, że on mógł popełnić błędy jakieś, ale też musimy sobie właśnie w tej analizy zweryfikować, czy wszystko zrobił dobrze w tym aspekcie. No i faktycznie, jeżeli wtedy widać, że ktoś ma bardzo dobre, a w ogóle to nic nie daje, potem biorę drugiego konkurenta, on ma tak samo też to nic nie dało, to miał poczynić tak droga, po co dać tę kasę. Tak, zróbmy tak. to po prostu w inny sposób, skupmy się na trudniejszych frazach, może bardziej ogólnych, ale na mniejszej rozbudowie. Ja też lubię przejść, to jest już raczej dalsze etap pozycjonowania, już nie chodzi o stricte o widoczność, ale o to zachęcanie do samego zakupu i lubię konkurentów analizować pod kątem tych USP, Unique Selling Proposition, które robią. To jest fajne. I robię zestawienie na przykład. Ten konkurent, powiedzmy, że często się przerzucamy na pierwsza, druga pozycja na jakieś ważne dla nas frazy, ale konkurent oferuje darmową dostawę powyżej 100 zł, albo daje jakiś bonus, albo coś graweruje jeszcze w cenie. Mhm. Takie drobnostki, a to naprawdę, kiedy już decydujesz się na konkretny produkt i sprawdzasz, a użytkownicy sprawdzają, jak to wygląda w różnych sklepach, no to taka analiza będzie na miejscu, jak najbardziej. No, zdecydowanie. Także tutaj mówimy o tym analizie bezpośredniej konkurencji, żeby zobaczyć, co się dzieje na stronie, żeby po prostu podkreślić jakieś rozwiązania. Znaczy, analiza jakościowa. Zainspirować rozwiązania, pożarowanie tego sformułowania. Także jest pracą najbardziej dobre. I to jest analiza jakościowa, a potem chcesz powiedzieć... Tak, jakościowej, dokładnie. No my na przykład zawsze, jak określamy, ile ma być znaków treści na danej stronie i tak dalej, no i opieramy się na kwestii, a zróbmy 2000 znaków, zobaczymy, co się stanie, bo no to jest bez sensu, to jest strata czasu i przepalanie budżetu klienta. No trzeba, ja zawsze gdzieś tam podchodziłem do SEO, że SEO musi być data driven, tak? Czyli musi opierać się na twardych danych. Wiadomo, doświadczenie jest bardzo istotne, bo czasami no ja robię sobie już bardzo długo i czasami wiem, że zrobienie jakiegoś elementu nie opłaci się. Nie opłaci się, wiadomo, mogę się mylić, bo coś się mogło zmienić, no ale każdy ma jakieś nasze swoje takie gdzieś tam narzuty. Wiadomo, że to polega na to, żeby cały czas się rozwijać i być otwartym, ale faktycznie warto robić analizy ilościowe. Czyli na przykład pobieramy sobie dane o wszystkich wynikach 130 SERP-ów, jakie są długości opisów kategorii, bierzemy sobie średnią albo tam stopu, no i w ten sposób możemy podjąć decyzję. Monotonna praca, jakby nie patrzeć, tak, często nasza codzienna. Są narzędzia w naszym polskim rynku, które to ułatwiają. No my korzystamy, się, że mogę powiedzieć, że bardzo często z SERP SEO korzystamy. I polecam. Też pozdrawiamy, jak nie byłem przekonany do tego narzędzia, ale faktycznie przy bardzo dużej masie klientów i dużej ilości kategorii, które trzeba zbadać, to potrafi przyspieszyć pracę, nie? Zdecydowanie. Także... A robię dokładnie to. Bo sprawdza i długość, i zagęszczenie, i długość tekstów w poszczególnych elementach, czy to mapy description, tak. czy tytuły. Tak. To elementy, które zwracamy po prostu uwagę, to znowu przy takiej analizie data driven nie można po prostu zaufać podpowiedziom, które się pojawiają. Mm-hmm. Trzeba wziąć pod uwagę. Taka prosta analiza, powiedzmy, zrobiliśmy sobie top 10 dla jednej frazy, rowery MTB, i pobieram z automatu wszystkie 10 domen organicznych, które rankingują, sprawdzam dla nich długość tekstu, ale w tym zestawieniu pojawia się Ceneo, Allegro. Dokładnie. I po co mi sprawdzanie czegoś takiego jeszcze? Tak. To jest inny typ serwisu. Dokładnie. No też zdecydowanie, bo tam jest znacznie więcej tej treści, ale też musimy pamiętać, że to jest
no reszta potem dopatrzę, bo robimy sobie rowery MTB, okej, okay, zrobisz 40 treści, ale ta podstawowa była tylko na rowery MTB, mhm. ale też pewnie na 20 innych tras, gdyby tak. wygląda i nagle je wszystkie usuwamy. I także trzeba było wszystko zgodę tego podejść. Nieświadomie dooptymalizujemy sobie. Tak, nieświadomie dooptymalizujemy sobie, myśląc, że właśnie robimy optymalizację, a, mhm. a robimy na przekór, także on tutaj trzeba to mieć pod uwagę. Z tego trzeba korzystać z głową. Czas nas goni, więc... Więc przyspieszamy, podsumowanie wszystkiego. Nie, podsumowanie tego pytania. Najlepszego sposobu nie ma ogólnie, jeżeli mam umowę przez rok, to ten najlepszy sposób może być każdy miesiąc inny, tak, moim zdaniem. Trzeba tak. kontekstowo... Zawsze trzeba podchodzić jakościowo, czyli patrzeć bezpośrednio na klienta, dwóch, trzech, no i też robić to ilościowo, patrząc na całą branżę. Dokładnie. Co mamy dalej? Jak przygotować dobrą strategię SEO i czy zmieniać ją w trakcie działań, na przykład update algorytmu, czy trzymać się jej do końca? Moim zdaniem, żeby przygotować dobrą strategię, trzeba mieć czas, więc trzeba to robić z głową, rozsądnie i w kontakcie z klientem. Znowu, ja wiem, że ja często powtarzam ten kontakt z klientem i porozmawianie się z nim w różnych aspektach, ale ja analizując widzę tylko nawet twarde wyniki nieraz, widzę liczby, ale nie znam branży, nie poznam całej branży oddechy, analizując tylko strony internetowe i tylko te liczby, które się pojawiają, więc to był kontakt z klientem do ustania priorytetów, do ustania konkurentów faktycznych, do ustania celów biznesowych. Tak, bo myślę, że cel biznesowy jest tutaj kluczem, tak. bo po to nie robimy SEO, po to, żeby mieć widoczność, tylko po to, żeby zarabiać, no to jest podstawa, nie masz co oszukiwać, więc... Więc od tego można zacząć. Ustalmy cele wspólne, dowiedzmy się, na czym klient zarabia, na czym chciałby zarabiać. Tutaj z naszej strony może wtedy wyjść informacja, że na tym nie zarobisz na przykład, tak, bo klient widzi, że jakiś produkt się sprzedaje, ale w wyszukiwarce nie widzimy wyszukiwarki tej frazy, więc zakładam, że po prostu sprzedaje się innymi kanałami. Coś, co sprzedaje się offline bardzo dobrze, niekoniecznie musi się w sieci dobrze sprzedawać, więc to jest bardzo ważny input tej agencji SEO, agencji marketingowej. Tak. Też ważne jest to, żeby sobie określić, czy w ogóle jesteśmy w stanie jakieś cele osiągnąć, bo cel sobie zakładamy razem z klientem, wiadomo, dogadujemy się na niego, bo to musi być wypracowane po dwóch stronach. Mm-hmm. Wiadomo, klient zawsze będzie chciał, żeby cel był jak najbardziej gdzieś tam dalekosiężny i dla niego fajny, ale też to trzeba być realistą, więc my jesteśmy, staramy się wchodzić na ziemię, do końca powiedzieć, co jesteśmy w stanie zrobić tak naprawdę. No musimy sobie pracować jakby zadania, które wykonamy dla klienta, żeby ten cel osiągnąć. Teraz jest ważne pytanie, czy my te zadania jesteśmy w stanie zrealizować. Trzeba liczyć siły na zamiary. Dokładnie, bo wiemy że wszyscy, że mamy różne systemy CMS, w niektórych da się zrobić wiele, w innych nie da się zrobić nic. Mm-hmm. No i my nie możemy teraz ustalić celu, którego nie jesteśmy w stanie zrealizować, bo nie jesteśmy w stanie prowadzić optymalizację na przykład. To po prostu nie dociągniemy. Tak. Ten temat znowu świetnie się wiąże z tym pierwszym pytaniem, jak sprawdzać działanie. Tak, jak sobie sprawdzać skuteczność agencji przez GSC. Dokładnie. Tak. To tutaj szerzej, jak ogólnie sprawdzać? Ustalić sobie na początku współpracy cele i zadania, które są wykonane i sprawdzać po tym, czy z tego się agencja zawiązała. Tak, bo agencja, która obiecuje efekt, no nie jest... Znaczy chciałbym, żebyśmy byli tak naprawdę świetni, że bylibyśmy w stanie obiecać klientom efekty. To by było coś super, nie? Że mówisz, no kliencie, za rok będziemy na pierwszym miejscu i robimy to. To było takie wow, nie? Ale no nie, tak się niestety nie dzieje. Więc no, najlepiej rozliczać się po prostu z wykonaną pracę, jeżeli wy widzicie, klienci widzą, nie wiem, ile nas ogląda właścicieli e-commerce'ów, mam nadzieję, że paru, no jeżeli wy widzicie, faktycznie ustalacie jakąś pracę, agencja wam mówi, że po wykonaniu tej pracy możemy uzyskać ten cel, zawsze to możemy jest dosyć istotne, bo my nie możemy być tego pewni, jeśli ktoś zapewnia, no to jest trochę ściema według mnie. Zawsze, czerwona lampka powinna się zapalić. Tak, my zawsze mówimy, że jeśli zrobimy te zadania, to możliwe, że uda nam się to zrobić, że może nastąpić taki efekt. No jeżeli wy się zgadzacie z tymi założeniami, które powiedział pozycjoner, mówicie OK, róbcie to, to wtedy weryfikujecie ich po pracę, tak? No bo zawsze jest kwestia, że budujecie dom, płacicie za pracę. Jak on będzie finalnie wyglądał, no to jest inna kwestia. Różnie może być, tak samo jeśli płacicie za portret i tak dalej, no płacicie za pracę, a efekt może być tego różny. To jest kwestia, jaką ekipę sobie dobierzecie do tego remontu, jakiego malarza dobierzecie, artystę i tak dalej, ale no płacimy za pracę, nie? Jeżeli ta praca oczywiście jest sensowna i przez was zaakceptowana. Aha, i tutaj ważne pytanie, czy update algorytmu. Czy może wpłynąć na zmianę tej strategii? Okej, no to ja powiem tak, że jeśli wpływa na strategię, to znaczy, że strategia jest zła. Bo nie przewidziałeś? Bo nie przewidziała, że będzie update, no nie oszukujmy się, update'y są regularne, co 2-3 miesiące w wyszukiwarce. Jest to standard, kiedyś faktycznie one były rzadziej, były bardziej takie większe afery, bo ludzie płakali, były całe te wszystkie memy,
update'a. No teraz to jest takie, o dzisiaj znowu update i... Szara codzienność. Tak, już to nie wzbudza emocji właściwie zbyt wielkich. I to te częste są potwierdzane, to już nie są domysły, to nie są jakieś spostrzeżenia po wynikach. Tylko... Tak, teraz mam przecież tego PES-a, o którym zresztą napisałeś na blogu filmowym, gdzie już zapowiedzieli to rok wcześniej. Tak samo jak mieliśmy kwestię Mobile Gedonu, który przecież 3 lata zapowiadało w ogóle, że to nastąpi, wszyscy mieli 3 lata, żeby się przygotować, no i co nagle po 3 latach wszystkim poleciało i teraz płacz, bo Google coś zrobiło. No nie, 3 lata mówili o tym, że należy to zrobić, tak? Jeżeli ktoś tego nie zrobi, to czas jest tylko sam sobie winien. Także ja uważam, że nie ma takiej opcji, tym bardziej, no ja robię SEO z 13 lat pewnie i jedyną sytuacją, gdzie faktycznie bardzo mocno zmieniło się podejście do pozycjonowania, to był chyba Pingwin. Pierwszy, który się pojawił, bo on faktycznie trochę przeorał metody linkowania, zmienił właśnie tą agresywność. Że... Bardzo diametralnie. Tak, nie było tej agresywności. To była jedyna rzecz i faktycznie wtedy bym zmienił strategię w tamtych czasach, bo pewnie moje strategie na pewno byłyby bardzo intensywne, agresywne linkowanie. Mm-hmm. Więc pewnie wtedy bym zmienił, ale to było ile? 7 lat temu? 8? 13? No 7 lat temu to było, tak? Przez ostatnie 7 lat metody pozycjonowania się nie zmieniły. Core jest ten sam. Trzeba zoptymalizować stronę technicznie, żeby się dobrze indeksowała i nieważne co Google zrobi, zawsze na tą indeksację będzie musimy czuwać. Musimy go zrozumieć od treści, bo Google to jest wyszukiwarka tekstowa, to jeszcze trzeba pamiętać, że po sobie treści określa, co jest na stronie. Coraz lepiej sobie ze zdjęciami, wiadomo, ale no... Ale to wciąż jest tak. Core. Ale nadal zdjęcie będzie treścią właściwie. Interpretowane do formy tekstu. Tak, jest nadal contentem. Mhm. No i kwestia zdobywania linku, tak, czyli polecania strony, tak, bo mówimy o linku, ale no tak naprawdę to jest kwestia tego polecenia strony za pomocą innych stron, żeby Google wiedziało, że warto ją wyświetlić. Dokładnie. I końcówka tego pytania. Czy trzymacie je do końca? Ja traktuję strategię jako taki kręgosłup dla współpracy. Umawiam się na jakiś konkretny czas i w tym czasie to realizujemy. A to jest kręgosłup. My możemy delikatnie meandrować dookoła, możemy jakieś drobne modyfikacje wprowadzać, ale tak, trzymacie się do końca. Ja myślę, że możemy pokonać chyba jakąś taką pobieżnie strategię dla jednego z naszych klientów. Jasne, to żebyś też wszyscy widzieli, w jaki sposób my to mniej więcej realizujemy. Dokładnie będziemy oczywiście omawiać, bo nie chcemy tutaj, jak domena też będzie ukryta. A można godzinę spędzić na omawianiu strategii. No tak, no za głowę tak nam to zajmuje, bo my zawsze też działamy w ten sposób, że przygotowujemy strategię dla klienta, no potem omawiamy razem z nim, tak żeby był świadomy tego, o czym my tutaj mówimy. Okej, okay, to jest jedna ze strategii przygotowana przez nasz zespół. No tak, jak widzicie, dosyć długa, tak, bo ile to jest? 9 miesięcy. 9 miesięcy, także no, można zrobić. Mam oczywiście cele, które chcemy sobie tutaj dla klienta zrobić, to jest system główniczy. Mamy sposób raportowania, myślę, że możemy szybciej jechać, żeby każdy mógł doczytać dokładnie i nie zaraportować tej strategii. Okej, okay, ale co jest istotne? Zadania. To jest coś, co potem się pojawia w każdym z kwartałów. Tak. Od celów przez uzasadnienia. Tak, dokładnie. Zagospodarowanie treści, sposób, w jaki będziemy linkowali to wszystko i tak dalej. Na tej podstawie po prostu się z klientem rozliczamy. Klient wie faktycznie, na czym stoi. Zawsze może sobie wrócić do tej strategii, dowiedzieć się, dlaczego robiliśmy coś wcześniej, co chcemy robić później, co z czego wynika. Mhm. No bo strategia też musi z siebie wynikać. Nie może być tak, że po prostu chaotyczna, tak? Jeżeli jakaś. Ja też mam takie wrażenie, że jak ktoś nie potrafi zaprezentować jakby planu działań dla serwisu na dłuższy czas, to naprawdę sam nie wie, co z nim zrobić. Racja. Przepraszam, rozproszenie chodzące za szybą. Tak. Łatwo uciąć moją uwagę. Tak, dobra. Idziemy dalej, tak? Pytanko, czy zasłanianie się przez agencję SEO zmianami w algorytmie w obliczu braku wyników to ściema? Jeżeli mamy cały czas brak wyników, to żaden update nam nic nie przeszkodzi, tak? Bo i tak ich nie mieliśmy. Mm-hmm. Jeżeli faktycznie mieliśmy bardzo fajne wyniki, mieliśmy górę i coś poleciało, okej, okay, uważam, że można, że jest ustawione dla agencji pewnie się tym, no bo czasami sami wiemy, że Google zrobi jakiegoś baga sobie i potrafi wyciąć strony, które nie powinny być wycięte z wyników wyszukiwania. Dokładnie. I tu faktycznie można, ale to nie może być powiedziane na zasadzie, kurczę, jest nowy algorytm, dlatego nam poleciało. To trzeba uzasadnić, trzeba pokazać, które frazy poleciały, mm-hmm. tak? Które URL-e wyleciały. Bo jeżeli po prostu jest powiedziane, a to algorytm, no to jest takie stwierdzenie, a bo mi pies pracę zjadł, tak? Albo mnie noga boli, boli mnie nogi, tak? I dzisiaj nie mam nie w pracy. To jest takie, mm-hmm. no, trzeba jednak to uzasadnić. Po prostu trzeba pójść za tym krok dalej. Tak, trzeba pójść za tym krok dalej i uzasadnić, że faktycznie jest określić, co poleciało i określić. Co możemy z tym zrobić? Tak, no najczęściej co możemy z tym zrobić? Najczęściej nie musimy czekać, tak? Tak. Bo jeżeli, no ja zawsze uważam, że jeżeli zoptymalizujemy jakąś podstronę zgodnie z moją wiedzą, sztuką,
pozycjonowania z moim najlepszym doświadczeniem, z najlepszą jakością, jaką mogę gdzieś tam dostarczyć. To no potem to... mogę najwyżej sprawdzić, czy przypadkiem gdzieś się nie potknąłem. Tak, dokładnie pod tym kątem, ale no, opcja taka, że dzisiaj mi powiedział, był update i szybko siadam i staram się optymalizować te podstrony w jakiś chaotyczny sposób, bo jak mam to zrobić kolejny raz, skoro siedziałem na tym przed poprzednie dwa, to dajmy na to, tak? Wiadomo, można cały czas ulepszać, ale no wtedy po prostu trzeba poczekać, bo najczęściej mamy tak, że pojawia się algorytm, są spadki, potem jest korekta algorytmu, są wzrosty albo znowu spadki, tym, że wzrosło, potem spada, tym, że spadło, to wzrasta. Jest to też żeby naszą branżę ogólnie, bo wystarczy obserwować newsy, które pojawiają się po takich zmianach. Już dni po, tygodnie po, bardzo szybko branża jakieś wnioski wysunęła. Jeżeli tylko jest coś do wyciągnięcia, to wystarczy to obserwować i wtedy można próbować jakoś przeciwdziałać tym spadkom, które się zadziała. No, ale przede wszystkim nie chodzi żadne chaotyczne jakieś działania, bo... Więcej szkody może zrobić. Tak, więcej szkody można zrobić, to bardziej przez cały czas byliśmy na wysokich pozycjach i nagle spadliśmy. No to kurczę, coś musi być tak, lepiej trochę poczekać, zobaczyć, co się wydarzy, nie panikować. A jeszcze jakby tak totalną podstawą tego i weryfikowania, czy agencja przypadkiem nie ściemnia faktycznie, to pamiętajcie, że spadki zazwyczaj można zaprezentować bardzo wyraźnie. Jest mnóstwo narzędzi, które monitorują po prostu zmiany, fluktuacje i wahania wyników wyszukiwania i pokazują na wykresach słupkowych, którego dnia coś więcej się zmienia. Chociażby Algoro, bardzo często korzystam z tego Mozma też. Czy Mozcast. Tak, Mozcast. Wpiszcie po prostu fluktuacja w serpach, czy coś takiego, czy zmiany wyników w serpach i mnóstwo narzędzi ma. Na pewno. Nie wiem, czy samo to też nawet chyba nie ma. Już monitoringu. Nie wiem. Zresztą też w ogóle polecamy, ja polecam Saluto, bo tutaj tam ekipa z Damianem na czele robi świetną robotę, zawsze wrzucają fajne podsumowania po zmianie algorytmów, co poleciało, co spadło, jakie branże i tak dalej. Bardzo, bardzo fajne zestawienie, także to bardzo polecam też się na tym opierać, żeby dowiedzieć się, co się wydarzyło. Mają świetną bazę informacji i wykorzystują. Tak, no to bardzo fajnie, że zbierają dużo ilości danych i się nie widziałem. Mega super sprawa. Okej, tym pozytywnym akcentem przejdźmy do tego pytania. Estymacja ruchu i sprzedaży wykonywana przez agencję SEO. Przeskoczył nam jeden slajd. To powinno być na końcu. A w ten sposób, 9:10. Okay, tak, no. Dobra, to idziemy po kolei. 9:00. Dobra, musimy mocno przyspieszać, bo już mamy godzinę 10 minut. Wow. Czy nowe strony są objęte sandboxem? No i tutaj jest ciekawa kwestia, czy możliwe jest uzyskanie dobrych efektów w pierwszym roku działania SEO. No ciekawa opcja, ostatnio na Search Engine Journal, takim branżowym portalu dla pozycjerów. No pojawia się ciekawa opcja ze strony Google, gdzie w filmiku, ktoś już tak spostrzegał się, nie pamiętam już, który z nich, i powiedział, że faktycznie, no nie nawiązał może bezpośrednio do sandboxa, ale nawiązał do tego, że przez pierwszy rok istnienia domeny Google stara się dopasować ją w algorytmie do konkretnych tematyk i do jakby obszarów, które na pewno się pojawia. I tam była zapowiedź, że po prostu mogą być duże zmiany i takie wahania. Dokładnie, tak, że w pierwszym właśnie roku możecie te algorytmy bardziej was zmiany mogą bardziej was dotykać, bo faktycznie Google stara się dopasować. To nie ma się co dziwić i to też jakby poświadcza troszeczkę funkcjonowanie tego czynniku behawioralnego. Właśnie, że potrzebuje czasu, jak użytkownicy reagują na to, żeby ją jakoś dopasować. Także jakby kolejne potwierdzenie właściwie tego, że te czynniki behawioralne są. Mimo, że Google nie gdzieś tam, no nie, chyba nawet zaprzeczyli oficjalnie gdzieś, gdzie na Twitterze chyba dany Sullivan oficjalnie powiedział, że nie biorę tego pod uwagę, skąd? Konkret. Ale no nie oszukujmy się, nie? To jest tak, jakbyśmy odkryli sposób, jak pierwszy spadł na pierwszą pozycję, też byśmy usilnie wszystkim chronili, nie ma takiej możliwości, to się nie da tego zrobić, tak? No, wydaje mi się, że to też jest gdzieś tam ważny game changer, że oni nie chcą, Google wie, że gdyby oni powiedzieli to oficjalnie, no to zaczęłyby się wysypy botów i innego rodzaju działalności. Które nabijały. Które by starały się nabijać i starały się oszukać wyszukiwarkę. Nie? Nie jest łatwo to zrobić, bo przy geolokalizację, wie, że jeżeli na przykład znajdlibyście jakiś oddział Hindusów do klikania w wasze wyniki w SERPach, no to od razu zrozumieć, że oni są z Indii, w jaki sposób to działa, od razu ten ruch po prostu zdewaluuje i też nie weźmie go pod uwagę pewnie, nie? A to się dzieje, farmy klików przecież istnieje. Tak, no ale wracając właśnie do samej kwestii tego sandboxa, czy jest możliwe, raczej jest na pewno, skoro Google sam powiedziało, że takie rzeczy mogą mieć miejsce, no to jak najbardziej. Sandbox istnieje, ja uważam, że tak, byłem nieraz świadkiem takiej sytuacji, gdzie faktycznie była jakaś strona, gdzie poszła bardzo dużo opta albo bardzo dużo linków, trzeba było naprawiać, to faktycznie przez jakiś okres czasu 3, 4, 6 miesięcy nawet
wyniki po prostu stały, dokładnie równo, nic tam nie drgało. No. Może różnica, średnia pozycja od 0,1 się zmieniała i nagle minął jakiś czas, mimo że nie było jakichś kolejnych działań, nagle puszczało i skakiwało. Także no, samo zapewne istnieje. Jasne. I się nie, ja się nie dziwię, że on istnieje, no bo gdyby były od razu nasza akcja, od razu kogoś się z reakcją, no to warto by było rozgryźć algorytm. Tak, a tak to nie wiemy, która zmiana, którą prowadziliśmy, w którym momencie tak naprawdę wpłynęła na stronę i to jest w główny sposób ukrywa swój know-how. Więc reasumując, istnieje sandbox, na pewno jest uzasadnione, są przesłanki ku temu, więc można założyć, nie jest oficjalnie potwierdzone, ale drugie czułem pytania, czy możliwe jest uzyskanie dobrych efektów w pierwszym roku samych działań SEO, to ryzykowne zagranie, moim zdaniem. Ryzykowne, ale znaczy, jak mówimy dobrych efektów, czyli jest dobry efekt tak? Tak? To jest kwestia biznesplanu, że ktoś zakłada, że po pierwszym roku cała inwestycja w SEO, założenie sklepu, zatrudnienie ludzi i tak dalej mu się zwróci, no to jest to błędne założenie. Nie ma się co oszukiwać, no sklep i e-commerce, działanie koniecznie to jest inwestycja. To nie jest po prostu... Tak, pieniędzy i wyciągnięcie ich od razu, tak jak na przykład adsy, to będzie już różnica. Faktycznie tak, można robić sklepie stacjonarne, można otworzyć piękny salon, zrobić mega reklamę, zaprosić ludzi, balony, zjeżdżanie dla dzieci, dmuchane i tak dalej, ludzie przyjdą i kupią. Nie? Tak. I może w ten sposób się uda, no ale no, w SEO tak to nie działa i faktycznie no, trzeba się wspierać też adsami na pewno, jeżeli chcemy osiągnąć efekt. Jeżeli chcemy, tak, żeby to się spłacało. No i pytanie właśnie, co to jest ten dobry efekt, bo jeżeli ktoś faktycznie ma sensowny biznesplan i tym dobrym efektem będzie na przykład zwrot, iluś tam procent i tak dalej, no to jeśli to jest dobry efekt dla niego, no to nasze. Osiąga. Tak, tylko pytanie, co rozumiem przez dobry efekt. Znowu, zdefiniowanie odpowiednie pytania i dopiero wtedy można odpowiadać. Okej, ostatnie pytanie, które mam przygotowane, tak? Tak, ostatnie to jest estymacja ruchu i sprzedaży wykonana przez agencję SEO, ile w tym prawdy, dlaczego jedna agencja wykonują estymację, drugie tego nie robią. Moim zdaniem jedne tego nie robią, bo to się zwyczajnie może nie opłacać. Nie opłacać w tym sensie, że przygotowanie dobrej estymacji, zebranie założeń, zrobienie wywiadu, przeliczenie... Sprawdzenie rynku, bo na przykład cały analiza rynku dokładnie, zrobić, tak? To kosztuje czas, nawet jeżeli tylko czas kosztuje, to to jest koszt, który trzeba ponieść i dla budżetu, nie wiem, 500 zł, 1000 zł, to chyba no, nie spina się biznesem. Myślę, że nikt by się tego nie podjął, nie? Nie miałoby to sensu, chyba że ta estymacja byłaby wymyślona albo zrobiona z szablonu. To wtedy okej, okay, nie? Ale wtedy to jest ściema. Tak. O, wracamy do tego słówka. Dokładnie. No. Więc, a ile w nich prawdy? To znowu zależy od tego, na ile roztropnie podejście do tematu, moim zdaniem. Bo jest mnóstwo zmiennych, działamy w takim środowisku non-stop rotującym, otwartym. Tak, gdybyśmy założyli faktycznie, że mamy tylko ten jeden sklep i w środowisku, no to możemy spróbować estymować. Ale jeżeli mamy tam innych konkurentów, którzy gdzieś z nami walczą, to trudno jest to robić. Tym bardziej, że my na przykład jako agencja SEO nie mamy wpływu na jakość obsługi w tym sklepie. My możemy robić świetny ruch, zrobić na początku świetną na przykład konwersję, no ale ten customer service będzie obrażał ludzi, tak? No my tego nie wiemy. No i wtedy cała nasza estymacja po prostu nie ma racji bytu. Albo analogiczny przykład, produkty, które oferują, mogą być wadliwe, mogą być często reklamowane. To powiedzmy, dokładnie. No, to się i tak nie zepnie finansowo ostatecznie. Tak, a dlaczego niektóre agencje wykonują? No my często wykonujemy takie estymacje, mimo że wiemy, z jakim one się ryzykiem wiążą, ale to też się wiąże z tym, że my jako agencja obsługujemy bardzo dużo klientów, klientów korporacyjnych, gdzie faktycznie nie jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, czy bardzo mała działalność, gdzie ktoś tam inwestuje sobie 2-3 tysiące złotych, czy 5 tysięcy złotych w SEO, tylko są to duże korporacje, gdzie są dyrektorzy finansowi, menadżerowie, menadżerowie, każdy za coś odpowiada, no i żadna duża firma no, nie podpisze umowy na samej zasadzie, że zrobimy co się da. No, potrzebują liczb, potrzebują konkretów. Dokładnie. Wtedy nie ma ucieczki takiej estymacji. Tak, dokładnie, nie ma co do ucieczki, ale my mimo wszystko i tak staramy się bardziej tę estymację przekuwać właśnie w strategię no i w ten sposób bardziej z klientami, nawet estymacja czasami musi być. Estymacja zawsze jest życzeniowa troszeczkę. Znaczy, trzeba być optymistą. Tak, trzeba być optymistą, że wszystko pójdzie dobrze. O, zawsze można przewidzieć, że coś pójdzie nie tak i na przykład zmniejszyć o jakąś tam ilośćkrotność zakładany efekt tej estymacji i liczyć na to, że po prostu zrobimy lepiej i klient będzie jeszcze bardziej zadowolony, tak? Bo właśnie teraz pytanie, czy robić estymacje zaniżone, żeby zawsze potem zadowolić klienta i powiedzieć, o, mamy jeszcze lepiej niż zakładaliśmy, czy robić je zawyżone, żeby złapać klienta na taki trik. Tak, ale potem zawieść oczekiwania. A potem zawieść oczekiwania i stracić gdzieś tam klienta i fajne relacje. Chyba tylko złoty środek. No, złoty środek, który złoty środek, nie wiem, czy on jest możliwy do osiągnięcia, nie? Bo tak jak mówisz, to wymaga olbrzymiej ilości czasu, trzeba mieć analityków rynkowych,
To nie jest tak, że się usiądzie, odpali GSC, Analyticsa i Senuto, to ściąga się frazę, robimy z tego estymację. No nie, no trzeba się znać dokładnie w rynku, kto ile sprzedaje na tym rynku, jakie są możliwości sprzedażowe, jak duży jest ten rynek, ile pieniędzy w nim krąży, ilu jest chętnych na takie usługi i jak często będą dochodzili w czasie. Przytłaczająca ilość zmiennych. Tak, dokładnie. Czy sama branża się będzie rozwijała, czy jest przyszłościowa, czy nie i tak dalej. No prosty przykład, ty przychodzisz do mnie jako do agencji tak. SEO ze swoim nowym sklepem, który sprzedaje rowery i umawiamy się, że mamy konkurencję taką, są trzy inne sklepy, które oferują, więc przebijamy ich w ciągu roku, po czym ja już nie jako agencja, tylko osoba prywatna, odpalam trzy sklepy, czyli trzech kolejnych konkurentów, dokładnie. Czego nie dało się przewidzieć na etapie estymacji. No dokładnie, tak samo, że nie wiem, przyszedł do klientów, który sprzedaje tablety, wiemy, że sprzedaż tabletów spada coraz bardziej, bo smartfony wyprzedzają, no bo są coraz też większe. Tablet właściwie rzadko kiedy zużywany, nie jest, wydaje mi się, potrzebny. Ta sprzedaż spada. Ja nigdy nie używałem. Tak, sprzedaż tego segmentu jakby mam wrażenie przynajmniej, jak w jakimś czasie spadała. No i też nie wiemy teraz, że coś będzie spadało, tak? Na przykład, nie wiem, to jest tutaj sanki, a wiemy, że już mieliśmy 3 zimy bez śniegu w Polsce praktycznie. No i teraz, gdybyśmy mieli zrobić estymację dla klientów, powinniśmy zrobić tą estymację spadającą. Tak. Powiedzieć mu, że kurczę, z roku na rok będzie miał coraz gorzej. No czy jakaś agencja się tego podjęła i pokazała, że będzie coraz gorzej, no wydaje się, że nie. Wiele się podejmie, ale może zrobić właśnie, nawet nie przewidując czegoś takiego, tak. bo to, ta świadomość, że ta tendencja taka z roku na rok jest w tej branży, to jest know-how, jakby nie patrzeć, tak. Wiedzieć o tym, że ta branża tak się zachowuje, dokładnie. Tego nie znajdziesz na ulicy. Dokładnie. Cześć. Okej, myślę, że tutaj chyba odpowiedzieliśmy na to, najbardziej szczegółowo się nie da. Bo jak mówię, na estymacje, ja nie lubię estymacji, bo one są bardzo śliskie, że tak powiem. Przysparzają problemów na pewno. Tak, raz. Ale no, czasami trzeba je po prostu wykonać i wtedy trzeba zrobić je najlepiej, tak żeby no, i klient nie czuł się oszukany i żebyśmy my nie oszukiwali sami siebie. Tak. Bo to jest też ważne. Trzeba podejść do nich realistycznie. Okej, mamy jeszcze 10 minutek do zagospodarowania, nie wiem, czy są jakieś pytania. Jeżeli coś Was nurtuje, to śmiało zadawajcie na Facebooku. Jeżeli coś się pojawi, to dostaniemy informacje. Z tego co wiem, to nasze nagranie będzie dostępne później? Tak, będzie dostępne na YouTubie na pewno. Tam też możecie zostawiać sobie pytania pod naszym filmikami na YouTubie, gdyby coś Was nurtowało, żebyśmy dopowiedzieli na temat tego, co mówiliśmy dzisiaj, czy nawet w zeszłym miesiącu, bo ten filmik z poprzedniego też jest dostępny. Na pewno pytania, które nie odpowiemy, które się pojawiły albo pojawią, podejrzewam, że będą poruszone przy kolejnym. Tak, zdecydowanie. Swoją drogą, ciekawe, kto będzie kolejny gość. No już jest wytypowany, ale jeszcze musicie chwilę poczekać, żeby się dowiedzieć. Kto to dokładnie? Tak, pozdrawiamy Piotrka. Podobno miał nas słuchać, tak, że no, szykuj się Piotrek na tak zwane rolowanie na live'ie. Okej. Pytań chyba nie mamy dodatkowych, czy coś nam się pojawiło. Na chwilę obecną chyba. Nie wiem, czy na hejsie coś może się pojawiło, czy nie. Nic do nas nie dotarło. Nic do nas nie dotarło od moderatora. Także dziękuję Wam bardzo za spędzenie tego snu. Co półtorej godziny nam doszło, coraz dłużej to wychodzi, bo będziemy musieli się bardziej streszczać w następnych pytaniach. Ale fajnie się rozmawiało. Mam wrażenie, że gdzieś tam zakazaliśmy swoje punkty widzenia, bardzo często zgodne, ale czasami też mamy różne podejście do tematu, dlatego najmniej się fajnie się współpracuje, bo jesteśmy otwarci na inne rozwiązania. No to zdecydowanie. Ja ze swojej strony dziękuję za zaproszenie, że mogłem z Tobą porozmawiać. Dzięki za... Tak, no często rozmawiamy gdzieś na korytarzu, więc warto było to chyba przenieść faktycznie na live, żeby oni też mogli posłuchać naszych opinii w różnych tematach. A jeżeli jeszcze ktoś uzna to za wartościowe, to tak. Milej będzie. Dzwonię. Także my Wam życzymy miłego czwartku. Czwartek taki mamy piątek, jak to mówią, także weekend na horyzoncie. Także z całym pozdrowieniem dla wszystkich e-commerce'aków i dla pozycjonerów. Do zobaczenia w przyszłym miesiącu. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.